Cześć, tutaj Julek i witam Was w następnym odcinku, a dzisiaj robimy taką większą wyprawę, bo jesteśmy w górach świętokrzyskich. No i tak, zapraszam. Słuchajcie, na razie wygląda droga. Tutaj jest tata i mama, przywitajcie się. Hejka! Tak. W górę. Tak, no i tutaj na razie jedziemy i za chwilę dojedziemy do naszego. I mamy tutaj taki, tak to fajnie wygląda. Dobrze, a więc już jesteśmy na miejscu. Tak tutaj wygląda moje łóżko. A tak wygląda łazienka. Tutaj mamy kibelek, prysznic do mycia. No i tutaj tak to wygląda wszystko. Mam tutaj jeszcze łóżko, taką górną sypialnię rodziców, telewizję. Nawet spory telewizor, więc fajnie. Tutaj mamy jadalnię, stół jadalni, więc na pewno starczy miejsca, bo jesteśmy we trójkę. Jeszcze mamy tutaj taką szafę z lustrem. A teraz ja już wchodzę na balkon. Tak wygląda balkon. Tylko, wow, jest bardzo duży wiatr. Hej. I pewnie to słychać, więc tak wygląda widok z naszego balkonu. Tam dalej. Moi rodzice już biorą bagaże. Jeszcze bardzo fajnie wygląda sufit, bo jest cały drewniany i jest jeszcze tutaj bardzo ciekawy taki lampa. A tak wygląda tutaj dół. Jest mikrofala, więc można na spokojnie coś sobie podgrzać do jedzenia. Dobra, słuchajcie, a więc tam już mamy paschę gór świętokrzyskich, jak można zauważyć. A tutaj teraz idziemy zobaczyć, oglądać teren, bo mam tutaj taki domek. Trampolinę, jak możesz pokazać, pokaż kamerzysto. I jeszcze tam jest taki domek, o, ze zjeżdżalnią i tam jest coś. Hamak. Tak, jeszcze jest hamak, jeszcze są huśtawki, więc można tam jeszcze coś zobaczyć. Jest bardzo fajnie, tam jeszcze zauważyłem koniki. Schodzimy troszkę niżej. No i mamy taki fajny teren. Tutaj niedaleko są szlaki górskie, także idziemy na wyprawę. Bardzo ładnie tutaj, bardzo fajnie, jest duży wiatr, ale jest taka atmosfera. Atmosfera przyrody. Tak. Już. Dobrze, więc zobaczcie, jaki ludzie tutaj mieli pomysł na biznes, bo jak możemy zauważyć, są tutaj takie domki. Pokaż. Tak, są tutaj takie dużo domków i też się zastanawiamy, jak ludzie mogą mieć piękny widok na ognisko, bo tutaj można sobie rozpalić ognisko też latem, albo nawet teraz. I zobacz, jaki tutaj jest świetny widok. Jeszcze jest tutaj coś ogrodzone i naprawdę bardzo wykorzystany teren mają. My też mamy taki teren. A więc jesteśmy tutaj, jest główny budynek, weszliśmy, drzwi tutaj, jest grota solna zamknięta, za chwilę ją obejrzymy z bliska. Tam jest prysznic. Tutaj mamy takie fajne leżaki i super światełko. Wow, super wyglądają. A tam już woda możemy dotknąć. Jest czysta sól. A więc dobra, tutaj... Tam chyba... Gdzie my mamy saunę? Tu. Tak, tutaj jest sauna, to jest wejście do sauny. Tutaj taki kranik, tu jakieś olejki. A więc tak to wygląda. A, jeszcze jest tutaj taki super fotel. Dobrze, a więc ja już jestem po saunie, a moi rodzice jeszcze pewnie będą. Tutaj tata parował, ale już nie widać, a tutaj mama. A tak wygląda nasza grota solna. Ja myślałem, że tam... Trochę się zawiodłem, myślałem, że w tych drzwiach jest grota solna, ale nie zauważyłem, że tu jest sól. A tak tutaj wyglądają kamienie. I jeszcze idę pokazać Wam saunę. Dobrze, a więc już pokazuję. Tutaj szybko tak wygląda, nic w sumie chyba nie widać z tego.
ale tak na razie wygląda. A tutaj jest taki prysznic, a tutaj są jakieś olejki. No i tak. Dobrze, słuchajcie widzowie, a więc to już by był koniec odcinka. Widzimy się w następnym odcinku, jak będziemy już w górach wchodzić. No i tak, zapraszam do następnych odcinków. Jeszcze później będą jeszcze późniejsze części i do zostawienia łapki pod filmem i subskrypcji. No i tak, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!